Hej, dzień dobry, cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony oczywiście Demonidias i zapraszam na kontynuację serii Zagrajmy w Steel Rising na moim kanale. No i ruszamy za ścianę, którą tutaj zostawiłem właśnie na początek tego odcinka. Prawdopodobnie czeka nas tam Monsieur Marat. Także sprawdźmy, czy też tak będzie. Kryjówka, aha. Coś czuję, że spotkanie z Monsieur Maratem może być poprzedzone konfrontacją jeszcze z jakimś bossem. To brzmi naprawdę bardzo prawdopodobnie. O! Jest i cutscenka. Look at them parading around like peacocks. These scoundrels, rotten to their very core. See how they proudly display their vices and shameful privileges, tirelessly working to drag morality through the mud, trampling love itself. The Queen is said to have read your liaison before her husband banned it. It's hilarious, isn't it? I'm not surprised. No matter how hard I worked to denounce their immoral practices, the aristocrats saw my novel as nothing more than a light-hearted bit of fluff. How naive I was to imagine that my pen could slice away the gangrene of their debauchery. Well, fortunately, you have more than one string to your bow, mon capitaine. Szkoda, że cały czas ten ekwipunek, który zdobywamy, to jest słabszy niż ten, który aktualnie mamy. Nie wiem naprawdę, z czego to wynika. O! Jest i Monsieur Murat. Monsieur Marat. Huh? Hey? Who goes there? Ah, la diable, c'est ma tante. So this is the famous Huntress Diana I've heard so much about. Truly, 'tis an honor, madame. Now let me have a look at you. Oh, oui. You're just as they described. An angel of death, descended from the heavens to vanquish the clockwork tyrant. Who depicted me this way, monsieur? Mes compagnons, madame. Chief among them is Monsieur Chaudelot de Laclos.
They have observed you dispensing justice all over the city. A most expeditious justice at that, as befits the crimes committed by our good king. What a strange machine you are. Gifted with intelligence, clearly, but also with speech and the freedom to do as you please. Cependant, you are still an automat. Who is your master? O kurde. Królowa nikomu rada Robespierre'a. To jest prawda też. Ale robimy to z uwagi na królową. Lepiej to chyba wybrać niż nikomu. Nie wiem, czy to będzie miało jakieś znaczenie, szczerze mówiąc. Zobaczmy. It was on the Queen's orders that I came to Paris. The poor thing. To what new level of desperation has her husband's madness driven her? Does she finally intend to leave this kingdom, where she should never have set her dainty little feet? No, monsieur. She means to put an end to her husband's madness. What with you? You and what army? That's quite amusing, you must admit. And you, Monsieur Marat? Who is your master? I serve not a master, but a cause. That of the Duke d'Orléans. His cousin the King has no place on that throne, and nor does his wretched dynasty. The Bourbons, along with their wars, their crimes, and their vices, are finished. It's high time their scepter be passed to an enlightened, just monarch. One who is sympathetic to the people's sufferings. But now that I think about it, madame, look at us. We've been standing around chatting like old friends for several minutes, and I still don't know to what I owe the pleasure of your visit. I must go to the Bastille, where Monsieur de Vaucanson is imprisoned. Oui. Such a sad fate for a king's lackey. And what do you want with your creator? This man whose blood-stained hands built the army and it's currently setting Paris ablaze. What Vaucanson has done, only Vaucanson can undo. Fair enough. Alas, while I come and go as I please through these tunnels, it is impossible to enter the fortress. Impossible, dites-vous? A sanguinary automat is spreading death and terror in the depths of this quarry. At the cost of their lives, my comrades were able to sabotage the floor of the cave to limit its movements. Nevertheless, it stands between you and the tunnel that leads to the Quartier du Temple, and that's the only way to reach the Bastille. And yet, that's exactly what I intend to do, Monsieur Marat. À votre guise. I shall not attempt to dissuade you. There is one small thing, though. I had to disable the mobile walkways to protect myself from the automats. But since you managed to come here, I assume you already know a lot about these devices. Indeed. Here. This will allow you to reach the lower tunnels. Have you fixed the walkway? No, jeszcze nie. Ale pytanie, czy nie będziemy mieli jeszcze jakieś rozmowy. That's the way to reach the lower tunnels. The mechanism is on this level, near the walkway. Who laid the blood-stained mattress? Oh, it's a strange story. I suppose you heard about what happened in Place Dauphine? Indeed. I went there. Well, we took in one of the survivors of the massacre. The only survivor, it seems. Despite his serious injuries, he was particularly talkative. What did he tell you? He kept saying that Lafayette was a traitor in the king's pay. That the flaxen-haired hero had deliberately handed his brand new National Guard over to the automats. What evidence did your guest have? Nothing substantial, unfortunately. It was based on a simple rumor that was circulating in the camp shortly before the Royal Army attacked. It would appear that several volunteers carried a yellow cartridge in their cartridge pouches. Most likely a subtle way for the conspirators to recognize each other. The subsequent disaster would tend to confirm this hypothesis. Vous ne croyez pas? These are suspicions. Nothing more. Right you are. Oh, if only I had proof of this conspiracy. Then I'd be able to scutter the ambitions of that cur Lafayette for good. The would-be dictator's plans would be foiled. I must get to the bottom of this urgently. Very well. I encourage you to do so. But remember that the Marquis could not have acted alone. If you can't find anything implicating him, look into the members of his staff.
Start in Place Dauphine, where those brigands sullied the ground with their boots. Monsieur Marat, did you take part in an operation that aimed to kidnap the Dauphin and his sister Charlotte? Me? Take part in an operation? Nonsense. My only weapon is my pen, and I have sharpened it, believe you me. That said, we did receive some information concerning the children. Unfortunately, I'm sworn to secrecy. If such an operation did indeed take place, Monsieur de Leclos would have been the one behind it. Alas, I fear that he is no longer of this world. There is little doubt that he and his men fell in the galleries. Dites-moi, Monsieur Marat, what exactly are you doing hiding in a quarry? I've made a lot of enemies. In my publications, I have always denounced the corrupt and those who corrupt them. These vampires who cheat the weak and bleed the nation dry. Chief among them? That crook, Lafayette. That Trensabre. A career soldier who thinks he's Caesar. Not content to maintain an army of rats, this Blondin has all the Châtelet's judges in his pocket. It seems my prose upset him, as he swore to hunt me down. If I hadn't fled, I'd have been done for, there's no doubt about that. Who are your compagnons? Patriots who come and go in the quarries throughout the city, under the command of Monsieur Leclos. Alas, there are few left. And I wager that it won't be long before the machines that have taken over our hiding place find me. My hours are numbered. Mais vous-même, have you found any companions for yourself? Nie wiem, czy dobrze to mówić, szczerze mówiąc. No dobra, zaryzykujemy. Members and supporters of the Third Estate have gathered at the Cordelier Convent. Would you be so kind as to name them? In addition to Monsieur de Robespierre, the Comte de Mirabeau is there. Le Flambeau de Provence. An artful chameleon who skillfully dons every color of the... No właśnie, tego się wahałem. The Marquis de Lafayette. O, bo o Fayette też mówił coś złego. They're just the privileged class celebrating the marriage of cowardice and treason. With adversaries like them, the king is sure to triumph. No właśnie. Dlatego się wahałem, czy warto o tym mówić, ale chyba to nie ma żadnego znaczenia. Who is Monsieur de Leclos? A brilliant writer whose pen has shaken the old world, but is also an experienced military engineer, who has sworn his sword to our common cause, to his great misfortune, it would appear. There is little doubt that he died leading his men through the tunnels. I chyba to byłoby wszystko. Staliśmy trochę zadań. No przede wszystkim musimy ogarnąć teraz ten pomost, ale jeszcze mamy notatki. Pamflet potępiający Mirabeau. O kurde. L'ami de people. Czy people? Nie wiem. Obiektywny dziennik polityczny, autor Monsieur Marat, 25 maja 1789 roku. Jakże sprytnie oszukał nas wszystkich Monsieur de Mirabeau, wystawiając w pierśku bagnetom w oczach ludu. Człowiek zwany pochodnią Prowansji nigdy nie świecił jaśniejszym blaskiem. Trzeba jednak zerwać ten zasłon, aby prawda mogła zatriumfować nad powagą i fałszywym dostojeństwem Monsieur Riquetiego, albowiem jest on niczym więcej jak tylko niewolnikiem przysług dworakiem, oraz gorliwym sługą władzy, noszącym maskę patriotyzmu. Nasz święty Mirabeau, który jeszcze 2 lata temu zestawiłby swoje spodnie za 6 franków, dziś opiewa we wszelkie dostatki. Niedawno zakupił za gotówkę posiadłość wartą 200 tysięcy liwrów, ma 3 kochanki, które obsypuje prezentami, zaprasza wszystkie do swojego stołu i spłacił długi. Czyim kosztem, pytam? Kosztem narodu, którego interesy zawsze porzucał w zamian za sprzedawał monarsze. Jakże ten nikczemnik, którego ignoranci uznali za świętego, ślepcy chcą uczynić królem, musi śmiać się do rozpuku, spoglądając na swoich bezmyślnych wielbicieli. Jego pogarda dla sprawy ludu jest tak wielka, że nawet nie zawaha się tego dłużej ukrywać. Przebiegły kameleonie może zmieniać barwę, ale przed moim okiem się nie ukryje, że będę pilnie śledzić swoje przebiegłe metamorfozy, pokazywać się czytelnikom, byś nigdy już nie zdołał ich oszukać, niegodny karierowiczu. No i tutaj... chyba były to po prostu jakieś docinki. Z uwagi na to, że nie możemy sami skrylować, już dajmy sobie spokój. Oczywiście Marat to tam pisał.
Monsieur Morat, 20 czerwca 1789, pamflet potępiający Lafayette'a. W niniejszym artykule pragnę zdemaskować dwulicowość markiza de Lafayette'a, rządnego władzy tyrana, w którym cały naród, nie zdający sobie sprawy z jego perfidnych podstępstw, pokłada ogromne nadzieje. Powszechnie wiadomo, że w swoich wcześniejszych publikacjach atakowałem bezgraniczną ambicję naszego Mautiera. Co więcej, ów człowiek poprzysiągł mnie zabić, dlatego muszę ukrywać się przed jego zemstą. Wiedz zatem, mój czytelniku, że z Chelle wysłano cały pułk, któremu powierzono zadanie zniszczenia mojej prasy drukarskiej i aresztowanie mnie w moim własnym domu. Jeżeli masz tak zwany bohater narodowy może zupełnie bezkarnie rozkazać pod komendy prześladować uczciwych obywateli. Jeżeli jest w stanie użyć zasobów państwa do rozstrzygnięcia prywatnego sporu, kto powstrzyma go przed użyciem tych dzielnych ludzi przeciwko innym? Co pomyślą Francuzi, patrzący na niego jak na zbawcę? Rozkazując obrońcom kraju, którzy zdeptali wolność publiczną, markiz może jedynie rozpętać wojnę domową. Ten człowiek nie jest godzien, aby sprawować dowództwo nad strażnikami ojczyzny. Obywatele nie mogą tolerować tak bulwersującego postępowania. Trzeba bronić go przed szalonym losem, który będzie nieuniknioną konsekwencją tego nadużycia władzy. Huch! Trzeba się spieszyć. Głupie jest takie automatyczne scrollowanie. Totalnie nie rozumiem. Można było strzałki wykorzystać, które mamy na padzie. A na komputerze kursor po prostu dać i możliwość scrollowania, no ale cóż. Thanks to what I learned from Monsieur Marat, I will use the mobile walkway to reach the lower levels. Ciekawe, co tam niżej jeszcze będzie. W ogóle strasznie głęboko, nie? Zapowiada się, że tutaj jest. Sublimator Lavoisiera. Dobra, będzie nas jeszcze bardziej leczyło. To się przyda. Okej, wystarczyło to podnieść. Zbadaj głębiny kopalni. Zobaczymy, co tu jeszcze jest ewentualnie. O, nic już nie ma. Ej, a to miejsce widzieliśmy. No właśnie. To w ten sposób zjechało. Ale mieliśmy zjechać na dół. No dobra. Nieważne. Królewski kamieniołom gipsu. I jeszcze raz może? Nie. Halo? Nie rozumiem. Pracownia nad urwiskiem. O. Aha, zejdź na dół, dobra. Bo w ten sposób to zrobić. Albo dojechać do samą górę, żeby móc z tego skorzystać. Nagrałem ten odcinek po poprzednim jeszcze. Patrzcie, tam skarb był u góry. Aha, to jest ten, którego nie udało mi się do tej pory odnaleźć. I tak szczerze, nie mam zielonego pojęcia, jak można by się do niego dostać. Nie podświetlił się ten drugi przycisk, aby zjechać na dół. Nie zostało to w żaden sposób wyjaśnione. Trzeba po prostu pamiętać. O, teraz jest, zejdź na dół. I... to jest ten... sam dół, tak. Zbadaj głębiny kopalni. To standardowo pójdziemy w przeciwną stronę. Wow, wow, wow! Jak szybko naciskamy, to zanim on skończy swoją animację zamrażania nas, to już się rozmrozimy. Grunt to szybka reakcja, jak widać. Dobra. Rzadko korzystam z tego ataku z wyskoku.
Powinienem jeszcze częściej to robić. Jest jakiś sekret? Nie. No szkoda, nie? Tak to wygląda. Jakby, no, coś tu mogło być. O, jest i ta muzyczka. A, i tu się kończy nasza ścieżka poboczna, niestety, z tego co widzę. No i doskoczymy tam. Chyba, że tędy jakoś? Nie. Nie jestem w tej walce, czyli wspomnienie pewnie. Ała. Ale ładnie zbiłeś pająka, dziękuję. Oni coś czuję, że się naprawdę ładnie pobijają nawzajem. Mówię ten z kulami, nie? Dobra, zostajesz tylko ty. Co jest? Też te obrażenia robiło? Ja pierniczę! No nie, zwróciłem uwagi. Mój błąd. Oczywiście straciłem 20 tysięcy, które tam wtedy były, no ale nie mogłem tego podnieść, to już ustaliliśmy. Aktywujmy sobie w takim razie mechanizm. I widzimy się na dole, tak myślę. Dobra, jestem już blisko. Myślę, że tego to możemy spokojnie zignorować. O kurde. Bo oni tutaj drogo się jeszcze pilnowali. Co ciekawe. Pytanie czego? Kuloty Mandrina i sandały na koturnie Mandrina. Całą grę zdobywamy przedmioty na zasadzie dwóch elementów, nie? Rzadko kiedy się pojedynczo trafiały, rzadko kiedy się zdarzały też całe zestawy. Tu był dublet Mandrina też. O Boże, słabiutki jest. Leczenie. Ciężko go zamrozić, skoro sam się posługuje mrozem. Wie, że ma podbitą odporność. Naprawdę imponujący sposób. Ale wytrąc ten z równowagi chyba zostanie. No to już dużo da. Dokładnie. Kapsułka alchemiczna. Czy będzie wspomnienie? Kolejne. Jeszcze nie. Przecież nie mamy walki tutaj. Mamy? Czyli ten bydlak mnie jednak widzi. Aha, tylko że się zablokował w ścianie, no to brawo. Gratulacje! Zobaczcie, ten to po czterech trafieniach już jest zamrożony, nie? I znowu zamrożony. Jakaś parodia po prostu. I wytrącony z równowagi. I aha, już martwy jednocześnie, okej. No, to chodźmy do tego wspomnienia. Kolejnego, drugiego chyba już w tej lokacji. Thank you.
Monsieur Laclos was the Duke d'Orléans' faithful retainer. He was to prepare the way for his takeover, and now he has become one of the king's most bloodthirsty automats. How ironic. No, trochę tak, niestety. Dużo, dużo takich motywów mieliśmy. Tutaj nic. Może to na końcu? Nie, też. Wow, wow, dobra, coś jednak jest. Ale nie jest to bynajmniej coś korzystnego. Kurde, ale one się potrafią kamuflować. Serio, te wężowe takie, powiedzmy, sobie naprawdę doskonale radzą. Fiolka odporności na płomienia. O, czyżby sugestia? Co nas lada moment czeka? Tu nic nie było. Okej. Jedna ścieżka wciąż. To wygląda na miejsce walki z bossem. Głębiny, a jednak nie, ale jest westalka. I uwaga, brak możliwości powrotu w tym momencie. Ciekawe, czy do Monsieur Morata będziemy jeszcze wracać. Może, w związku z tymi questami, ale jeśli tak, no droga w sumie do niego nie będzie taka zła, skoro mamy windę aktywną, nie? Z samego początku lokacji. Tam mamy pójść, jest skrzynia nawet w sumie. Chyba mnie nie zauważy ten automat. Oczywiście znowu muszą w grupie występować. Bardzo rzadko walczymy tak od razu z jednym. Bagnet Charvelier. No po prostu na ogień nastawione. No bez jaj. Co to było? Jezu, jakie to obrażenie zdaje. Kosmiczne. Jak długo, nie? Szkoda, że mocne ataki nie mają chyba już jakiejś serii małej, tylko tak zawsze... Tak samo po prostu zawsze wygląda ten atak. Można by było wskoczyć. Czyżby to był swego rodzaju powrót? Nie, to jest znajdźka, którą widziałem ostatnio i się zastanawiam, jak to można zdobyć. No, teraz mamy odpowiedź. No dobra. O kurde, tam jest jeszcze jedna. Nie wiem, czy aż tak daleko doskoczę. Nope, nie stąd. Stąd akurat nie. Ale stąd już owszem. Powinno się udać. Dokładnie. No. O kurde! Jezu! Się przestraszyłem! Pokonaj centaura! Ja pierniczę! Z taką dyszą ogniową jeszcze. No to mamy wyjątkowo ciekawy zapowiadający tego się posta. I jednak coś tej odporności na ogień było, słuchajcie, na rzeczy. Jak widzicie. Wytrącony z równowagi. Dobra, zamrażanie wchodzi w miarę dobrze. W sensie jak na takiego bossa, nie? Ła. No pewnie, że ma jakieś żganie.
Ale będzie zamrożony zaraz. Sam raz na moją regenerację. Jeszcze za chwilę będzie wytrącony z równowagi, słuchajcie. Ale pięknie się to złoży. Strasznie długo takie zamrożenie trzyma, swoją drogą. Wow! 5 FPS-ów! To jest dopiero potężny atak. Kurde. Miał być mój potężny atak, on kurde cały czas wyprowadza tę swoją serię. Już niedopracowany jest ten boss. Będzie leczenie. Ała, powiedziałem leczenie. Mamy go! Tytan został zniszczony. Odblokowane osiągnięcie. Skoczek Montmartre. Czy Montmartre. I... cóż takiego zdobywamy? Z automatu nawet to się dzieje. Proszę bardzo. Stop them. They're upon us. Fixed bayonets. Fixed bayonets! The fighting has stopped. It's over. Voyez, the Huntress Diana appeared to us. She's the one who saved you. But the troops... where are the troops? You are the only survivor, Leclos. No. No. We were so close. But those machines... an entire battalion would have been unable to defeat them. We were forced to retreat, chased into these tunnels by the automats. It was madness to attempt an attack on the Bastille. You're wrong. I'm a military man. It was a bold maneuver, but it was a calculated risk. After all, that old fortress is a pile of stones with no buffers, curtain walls, or bastions. As for its garrison, our agents were certain. Only a handful of veterans should have been there. A single charge should have sufficed to disperse them. But the king made other arrangements. He increased the fortress's defenses and placed a swarm of automats at the service of a terrible machine. Why did you launch this attack? Three of our companions were held captive in the fortress. Our best agents. Agents? Spies, if you prefer. We, the supporters of the Duc d'Orléans, have always worked in the shadows, within the Queen's entourage, in the tribunes of the Estates General, among the patriots in the clubs, amidst the rank and file in the army. We have had some success, you have to admit. What machinations have you discovered? Enough to make Monsieur Marat's ink flow and bring down our rivals. Necker's speculations, Lafayette's dishonorable behavior, Mirabeau's corruption, and many darker secrets. Such as Lafayette's plot to rescue the Dauphin and his sister Charlotte. How on earth do you know that? She seems as well informed as we are. Co się stało? Halo? Okej. Widzieliśmy, że zamierzają w okolicy opuścić Vesta i znaleźliśmy również miejsce spotkania z eskortą. Wysłaliśmy czterech swoich ludzi, ale obserwowali miejsce spotkania. Kiedy próbowali pojmać dzieci, pojawiły się automaty. Wszystko wskazuje na to, że Lafayette i królowa zostali zdradzeni. Okej, brzuchomówcą został Laclos. Straciłem trzech ludzi, więc zdołał uciec i powrócić do Montmartre. To właśnie on przyniósł mi wieść o tym strasznym wydarzeniu. Strasznym wydarzeniu. Maszyny zabrały dzieci i wyruszyły w kierunku Wersalu. Bez wątpienia są już ze swoim ojcem. O! That won't always be the case. But right now I have something urgent I must do. Tell me about this machine that guards the Bastille. We were prepared to face an enemy, not an executioner. That thing, half butcher's block, half stocks, was designed to make heads roll. Who captured you, monsieur? There was some confusion in the fray, but Cagliostro was in charge. He was the one who ordered me to be shut up in that coffin. Then I was thrown into that awful place where I lost consciousness. After that, everything is a series of blurred visions with a voice that ordered me to kill again and again.
I intend to enter the Bastille and free Monsieur de Vaucanson. For what possible reason, mon Dieu? She claims that he's the only one who can stop the machines. Indeed, it's possible. In that case, if you're ready to face the abomination that blocked my path and slaughtered my lieutenants, then don't waste a second. Let's not stay here much longer, Marat. Let's head back to our burrow. There's still some wine left in this pub. More than enough, Leclos. More than enough. Wonderful. We'll drink to our broken dreams until this finally comes to an end. Wow, brzmi jak bardzo pomocne podejście w takiej sytuacji. Znajdź wyjście z kamieniołomu. No przejdziemy, można byłoby oczywiście z żetonu skorzystać, ale okej, okay, przejdziemy sobie na spokojnie. Mamy moduł skutecznej riposty trzeciego stopnia, klucz do modułu i sztabka Orichalku. Super. To wygląda jakbyśmy z rozbiegu normalnie rozwalili te drzwi. Aha, i tu już będzie wyjście. W porządku. Ale wiadomo, na spokojnie. Rozejrzyjmy się jeszcze, czy przypadkiem czegoś więcej tutaj nie będzie. O, chyba nie. No to jazda! Na górę! Wystalki nie mieliśmy po pokonaniu tego tytana. Strasznie powoli to jedzie. O, wow! Kamera zostaje. Okej. Okay. Nie ogarnia na przybliżeniu. Dziwi się, że tego nie dopracowali twórcy. Przecież to jest oczywiste, że... Boże. Ale błędów dzisiaj, nie? W tym odcinku wychodzi... Gospodarstwo i winnice. Dziwi się, że tego nie dopracowali, bo to jest jakby dla mnie oczywiste, że podczas tak powolnej jazdy ludzie będą chcieli wejść w ekwipunek i polewelować, czy w sensie zużyć te przedmioty, przejrzeć ekwipunek, może coś zmienić, poczytać opisy. Jakby no... Oczywista oczywistość. Dobra, do wyjścia, do wyjścia. Ej, to był skarb! No dobra. The fighting in these tunnels has weakened the structure. If you go in there, I'm afraid you won't be able to turn back. Delor, I have just one bit of advice to give you. Before going any further, make sure you're not leaving behind any unfinished business. Any commitments that you've not fully met. I shall return to my hiding place. In these unsure times, you can never be too careful. Ne croyez-vous pas? Czy rozumiem, że to jest taka sugestia, że dostaniemy się do temple? Że jak do Bastylii pójdziemy, no to już będzie koniec, nie? W sensie... koniec gry, najprawdopodobniej. I nie będziemy w stanie już się nawet... kierować... ponownie do tych zadań pobocznych. Także chciałem je ogarnąć i nie spieprzyć tej sytuacji. Możemy ulepszyć sobie siłę. I nie wiem, czy teraz do tego... do świątyni powinniśmy pójść, czy co? Wait. A nie, tu nie przejdziemy. To jest powóz w ogóle. O kurde, otworzymy sobie przejście, ale pięknie. Ale pięknie, że to działa w ten sposób. Ha! Okej, okay. To jest dobre. Zdobądź wydrążoną kulę armatnią. Boże, gdzie to jest niby? I czemu tego wcześniej nie widziałem? Aha, dobra, w sensie... zleciłem to dopiero. Musimy wrócić do naszej ekipy w ogóle. Do klasztoru. Przydałoby się, nie? Wydaje mi się, że tędy wystarczy zjechać. Fajnie, że ta lokacja tak się łączy, nie? I tutaj tak jest to cały czas z pomysłem wszystko robione. Nie mamy jakichś takich problemów z poruszaniem się jakoś w tych miejscach. Dobra. Aha, nie możemy tego aktywować, póki to jedzie. Szkoda, szkoda. W mało jakiej grze można, szczerze mówiąc, tak swobodnie, nie? Korzystać z dźwigni. Dziwne to jest w sumie. Zdobądź wydrążoną kulę armatnią.
gdzieś tutaj. Kryjówka. Monsieur Laclos. Can I help you, madame? The representatives of the people are asking for your help, monsieur. Who exactly are you talking about? The patriots and representatives of the Third Estate who escaped the massacre. I need names, madame. Monsieur de Robespierre, Monsieur Lavoisier, the Marquis de Lafayette. All these men have declared themselves enemies of the cause to which we have sworn allegiance to. Is there any cause more important than saving the nation? No, of course not. And what do these so-called defenders of the people want from me? They believe they have found a way to neutralize the royal automats for good. And to do it, they beg you to give them one of the explosive cannonballs you invented. Ma foi. If there is a way to stop these death machines, then I have a duty to assist them. But you must understand that I shall remain on my guard. When doing deals with the enemy, you must take precautions for when the game ends. If that's how you feel, then by all means take steps to ensure your safety. Let me think. Where are the representatives? At the Couvent des Cordeliers. Very well. Here's what we're going to do. I will go to the convent immediately and try to negotiate a truce. As for you, here is the key to a trunk in the next room. It contains a prototype of my cannonball, as well as the patents and pages that explain how to manufacture it. Bring all of this to me at the convent. However, do not give me anything unless I specifically request it. Is that clear? Perfectly clear, monsieur. I will follow your instructions. Kurde, nie śmieję jeszcze inne opcje dialogowe. A może przy kolejnym spotkaniu się uda. Find proof of Lafayette's involvement in the National Guard debacle. No. Nothing that convinced me. One thing is certain. This Tartuffe would have taken infinite precautions. But I'm not sure the same could be said of his underlings. A band of brazen brutes who are hardly experienced in intrigues such as this. If I were you, I'd go back and investigate the area around Place Dauphine. Dobra, spróbujemy. Ale na razie nic tutaj więcej nie robimy. Chodźmy do pokoju obok jeszcze. Znajdź wydrożoną kulę armatnią. Klucz to kurwa Monsieur Laclosem, prosto by wdrążone kulę armatnią, sztabka brązu, kutę żelaza, żeton do powozu. Super. W sumie możemy z takiego żetonu skorzystać. Wspomnieliście też w komentarzach, za co bardzo dziękuję, że te żetony można sobie normalnie kupować i nie mam się co przejmować, jeżeli chodzi o ich użytkowanie. No, tak jakoś się specjalnie nie przejmowałem, ponieważ jak widzicie, korzystam z nich i na szczęście jest ich dość sporo. Dostań się do templa. Dobra, tam zaraz pójdziemy. W sensie no, na koniec po wykonaniu, bo to jest misja fabularna. To najpierw chciałbym zrobić te inne rzeczy poboczne. Mamy jeszcze tutaj zadanie poboczne. Poinformuj Markiza de Lafayette, wróć do klasztoru. A tu w La Cité przeszukaj plac Dauphine. I myślę, że możemy najpierw przeszukać ten plac, żeby ewentualnie móc zaskoczyć naszego dotychczasowego sojusznika jakimiś rewelacjami na jego temat. Być może jest on faktycznie zdrajcą i idąc do klasztoru od razu bylibyśmy w stanie tę informację mu przekazać, żeby po prostu skrócić sobie troszeczkę zadania, nie? Nie będziemy musieli dwa razy zasuwać do klasztoru, a pójdziemy chociaż raz. Nie, pójdziemy tylko raz, po prostu. No, słuchajcie, przeszukamy plac, myślę już na spokojnie w kolejnym odcinku. Na dzisiaj myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Kolejny bardzo długi odcinek za nami. Jeśli wam się podobało, zostawcie oczywiście kciuka w górę, zachęcam do komentowania. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału. Koniecznie z dzwoneczkiem, aby być na bieżąco z kolejnymi filmami. No i zapraszam jak zwykle o 17 na Elden Ring Czarodziejem, a o 15 na Steel Rising na moim kanale. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, pa pa! I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.